Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj rozpoczniemy nowy cykl lekcji biblijnej, cykl siódmy, uzbrojeni do zwycięstwa. Tekst pamięciowy. Weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. List do Efezjan, 6 rozdział, 13 wiersz. Myśl przewodnia. Każdy wierzący musi być osobiście i indywidualnie uzbrojony, wyposażony, gdyż każdy z nas osobiście i indywidualnie uczestniczy w wielkim boju. Celem szatana jest pozyskanie dla siebie lojalności, jaką wierzący okazują Chrystusowi. Nienawróceni ludzie należą do królestwa szatana. On panuje nad nimi. Nawrócenie, choć oznacza przejście wierzącego spod panowania szatana pod panowanie Zbawiciela, nie usuwa zupełnie mocy szatana. Przeciwnie. Szatan zmaga swoje wysiłki, by zniszczyć wiarę nawróconych ludzi i pozyskać ich z powrotem dla siebie. Stosuje w tym celu szereg środków służących zwodzeniu. Pismo Święte nazywa te środki zasadzkami diabelskimi. Jednak ostatecznie, bez względu na zwiedzenie, wybiegi i sidła wroga, nie może on oderwać od Chrystusa nikogo, kto ma szczerą wolę pozostać wiernym Zbawicielowi. Owszem, szatan może nam przysporzyć problemów i cierpień, ale mimo to możemy pozostać wierni Bogu. W tym tygodniu przyjrzymy się broni, jaką została dana chrześcijanowi w tej walce. Przywdzianie pełnej zbroi Bożej jest naszą jedyną ochroną. Dlatego musimy dobrze zrozumieć, czym jest ta zbroja, gdyż bez niej z pewnością padniemy łupem wroga, nie mając jej, możemy, zaś mając ją, możemy być pewni zwycięstwa. Część na niedzielę potrzeba osobistego uzbrojenia. W Efezjan 6:12 apostoł Paweł opisał chrześcijańskie życie jako walkę, mówiąc: bój toczymy. Zwróć uwagę, że użył tu liczby mnogiej. Dosłowny werset ten brzmi tak: nie mamy boju przeciw krwi i ciała. Te słowa dotyczą każdego chrześcijanina. W 13 wierszu apostoł wzywa swoich czytelników, by przywdziali całą zbroję Bożą. To dzięki niej możemy być osobiście gotowi do walki. Zbroja ta została nam w pełni udostępniona. Paweł zaczyna wspomniany werset słowem dlatego, co sugeruje, iż wobec natury konfliktu taka zbroja jest niezbędna. Następnie opisuje sposób, w jaki chrześcijanie powinni być uzbrojeni, a czyni to, posługując się przykładem uzbrojenia rzymskiego żołnierza. Zastanów się nad przenośniami zastosowanymi w Efezjan 6:14-17, co w tym obrazie przekonuje cię, że przedstawia on zmagania, które nie tylko dotyczą każdego chrześcijanina, ale także bezwzględnie wymagają osobistego zaangażowania. Co to znaczy dla ciebie, iż masz przed sobą walkę, w którą musisz się zaangażować? List do Efezjan, 6 rozdział, od 14-17. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Greckie słowo przetłumaczone jako bój w podstawowym znaczeniu odnosi się do walki wręcz, ale było także stosowane do opisów innego rodzaju walki.
Tutaj z pewnością nie sugeruje on walki wręcz z demonami, ale ma wskazywać na osobisty charakter zmagań. Przypowieść o 10 pannach w Ewangelii Mateusza, 25 rozdziale, choć pojawia się w innym kontekście, także porusza zagadnienie osobistego zaangażowania w sprawy duchowe. Ellen White odnosi duchowy stan 5 z tych panien do słów Pawła o ludziach w czasach ostatecznych zachowujących pozór pobożności, ale pozbawionych jej mocy. Jest to grupa, która w czasie zagrożenia powie pokój i bezpieczeństwo. Pewni bezpieczeństwa uśpią serce i będą marzyć o pokoju. Wyrwani ze snu stwierdzą, że im czegoś brak i poproszą innych o pomoc. Ale w sprawach duchowych nikt nikomu nie uzupełni braków. Co tylko ty możesz zrobić dla siebie? Ty i nikt inny. Na przykład nikt nie może jeść za ciebie. Jak możesz porównać do tego uzbrojenie się do duchowej walki, w której każdy z nas uczestniczy indywidualnie? Dziękuję.